Wspólne aspekty uzależnienia od alkoholu i tytoniu, stres zawodowy u pielęgniarek oddziałów psychiatrycznych to jedne z tematów, jakie poruszono na 8. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, jaka odbyła się dzisiaj w Bełchatowie. W tym roku mówimy o uzależnieniach, głównie o uzależnieniach krzyżowych. Jest to problem, który jest bardzo nurtujący obecną młodzież. Szczególnie są to uzależnienia krzyżowe, alkohol, narkotyki, dopalacze, hazard, seksoholizm, lekomania, zakupoholizm. I są to zjawiska, które bardzo szybko nasilają swoją skalę. Głównym tematem konferencji były metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych. Do grona najszkodliwszych narkotyków można zaliczyć przede wszystkim alkohol. Powodem, dla którego alkohol wyróżnia się spośród innych narkotyków, jest jego wyjątkowe miejsce w społeczeństwie. Tradycyjny pogląd, iż korzyści ze spożywania go przeważają nad efektami negatywnymi. Jest coraz więcej powikłań, ponieważ młodzi ludzie, którzy dawniej brali narkotyki naturalne. Były to marihuana, kokaina, czy właśnie jakieś właśnie produkowane amfetamina. Natomiast teraz są to chemiczne substancje psychoaktywne, takie właśnie jak dopalacze. I one bardzo uszkadzają korę mózgową. Alkohol i nikotyna są często używane równocześnie. Pali 80-90% alkoholików i to intensywniej niż reszta populacji. Często do tego dochodzą narkotyki i to takie niewiadomego pochodzenia, na przykład dopalacze. Okręg województwa łódzkiego jest jednym z czołówce, gdzie to zjawisko jest nasilone. Dlatego trzeba wołać na alarm, żeby ci młodzi ludzie nie ginęli i żeby ci młodzi ludzie nie opuszczali środowiska tego wewnętrznego, tego środowiska rodzinnego, ponieważ rodzina warunkuje właśnie dobry kontakt z rodzicami, przeciwdziała wchodzeniu w narkomanii. Czyli tutaj jest też doktor Komorowski, który mówi o roli rodzinie. Jest tutaj profesor Wetulani, jest profesor Golińska, doktor Jakima, seksuolog, magister Karina Stasiak, gdzie poruszamy właśnie te mechanizmy przechodzenia z alkoholizmu w hazard. Gośćmi dzisiejszej konferencji byli jedni z najlepszych i utytułowanych specjalistów w kraju w dziedzinie uzależnień, m.in. profesor Lucyna Golińska, profesor Jerzy Wetulani czy Andrzej Komorowski.